5150 metrów, a więc trasa dzisiejszego biegu będzie miała 10 km i 300 metrów. I na tę trasę wyrusza właśnie Marit Bjergen. Za chwilę usłyszymy sygnał dźwiękowy. Patrzona w monitor tutaj Marit, skupiona bardzo, kapitalny początek sezonu dla najbardziej utytułowanej narciarki. I już wyruszyła, za nią pomknie z 20-sekundową stratą Heidi Wenk. Skąd te straty? Ano też z przepisów wynikających z tego cyklu, mianowicie miejsca, wysokie lokaty zajmowane na trasie biegu sprinterskiego premiowane były bonifikatą czasową, stąd Bjergen ma pół minuty przewagi nad Therese Johaug. Marit Bjergen okazała się najszybsza w sprincie. No, i... no a pana to inne sprinterki się dobrze spisały, właśnie Trzebaszek, Falla, Estberg. Oto Therese Johaug. No, ciekawa, ciekawa to będzie rywalizacja. Kolejne Norweżki, Haga, Estberg, czwarta, piąta lokata. Rankin Haga ze stratą 46 sekund wyrusza na trasę. Obok niej Esberg i Kalla, która miała 47 sekund straty na starcie, a więc niemal równo. Za nimi Denis Herman, która miała 2 sekundy i już dołącza do tego trzyosobowego szwedzko-norweskiego pociągu. Kolejne panie, za chwilę dobrze biegające techniką klasyczną Parmakowski. No, chyba w tej chwili najlepiej biegająca Finka klasykiem. No i ta ścieżka mnie imponuje, szybko robi postępy. Jak dzisiaj na trasie sobie poradzi. Już widzimy Ewelinę z 25 numerem, Marciszówną obok Sylwii Jaśkowiec z 26. Obie już ruszyły na trasę. No i Justyna Kowalczyk z numerem 30. A teraz 31. zawodniczka to Emma Wicken, która też nie zrobiła takich postępów, jakich się spodziewaliśmy. No. Poczekajmy na Mistrzostwa Świata w Falun. Myślę, że Szwedzi tutaj swoim cyklem przygotowań będą zmierzali do tej imprezy docelowej. W każdym razie Bjergen na razie nie będzie tak szybko doścignięta. To jest ten pierwszy podbieg. Tak, pierwszy punkt pomiaru czasu na 900 metrze. Tutaj zapewne obejrzymy już grupy zawodniczek połączone. Tempa, myślę, że będzie starała się na szczycie tego wzniesienia przejść za plecy Therese na odcinkach bardziej płaskich, na odcinkach wiodących w dół, no, wykorzystać po prostu pracę swojej koleżanki z reprezentacji. No a później w tym długim, trudnym podbiegu zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tutaj pięcioosobowa grupa, są Norweżki, jest Kalla i jest Denis Herman. No, zgodnie z oczekiwaniami tutaj Kalla narzuca tempo. No i proszę, Johaug z przyklejoną do pleców Heidi Wenk. I tak to będzie wyglądało przynajmniej do trzeciego kilometra. Ciekaw jestem, czy Wenk będzie w stanie utrzymać tempo Johaug, no, także na tym długim podbiegu. Zwróć uwagę, że 3 sekundy odrobiła Johaug. No, to takie orientacyjne. Na razie to nie jest dużo. Informacja niepokojąca dla Bjergen. To jest niezwykle doświadczona zawodniczka biegająca swoje. Natomiast biegająca na pewno mocno, bo popatrzmy, tutaj mamy Kalle z całą grupką i ich strata wynosi 55 sekund. O, w przypadku Herman czy Hagi odrobinkę więcej, a na starcie to było 40 kilka, więc Bjergen może i biegnie sama, może nie ma bezpośredniego porównania z rywalkami, ale wyjąwszy Johaug, no to tutaj pozostałe tracą już do niej. Ida Ingemarsdotter, a za nią Martina Hagen. No, czekamy na nasze zawodniczki. Jest Parmakowski. Tutaj mamy Nowakową. No, już za Trzebaszek. Myślę, że dzisiaj no, akurat Nowakowa straci. Jest Justyna z 30 miejsca. Przebiła się na miejsce 18. No, na razie wygląda to dobrze i właściwie ten bieg, ta trasa, no to wymarzone dla Kowalczyków, teoretycznie rzecz biorąc. Natomiast ja mam spore obawy, szczerze mówiąc, dotyczące tego, jak Justyna zniesie cały ten dystans. Bo na razie podczas dłuższych biegów, znaczy dłuższych niż sprint, i wrócę, i tutaj na tym 5-kilometrowym odcinku, końcówki biegów w wykonaniu Kowalczyków wyglądały po prostu słabo. No, na sama. Ona tam osłabła, bo traciła do rywali. Ona mówiła, że jest jeszcze za słaba na końcówkę. Kto nie wystartował dzisiaj, mamy już informację. Nie będzie Kati Wiznar.
Céline Brunli nie przystąpiła dzisiaj do biegu, a ta ciekawostka, Astrid Jakobsen również i Marie Eide z Norwegii, Marte Christoffersen także nie podjęła walki, młoda Niemka Victoria Karl była mistrzyni, znaczy mistrzyni świata juniorek, Natalia Korostoliewa, Perian Jones z Kanady, Ida Sargent ze Stanów Zjednoczonych, wspominana przez ciebie Lauren van den Graaf, no więc te zawodniczki, które teoretycznie mogłyby się liczyć w walce o czołowe lokaty, no ale ponieważ po dwóch etapach zajmowały dość odległe miejsca, no to dzisiaj sobie po prostu ten bieg odpuściły. Marit na drugim punkcie pomiaru czasu, to jest drugi kilometr, 200 metr. Trasa tak poprowadzona, że kilka razy tutaj przebiegają przez stadion zawodniczki, a więc kibice mają okazję śledzić przez cały niemal czas to, co dzieje się na trasie. Wymieniałaś nazwiska, to właściwie wszystkie sprinterki się wycofały. No tak, a propos sprinterek jeszcze Elena Prochaskowa nie przystąpiła do walki. Po 10 kilometrów może być dla mnie za dużo. 28 sekund, no więc kolejna sekunda urwana, ale to trochę za mało na razie. Ale poczekajmy, to nie na tym odcinku ma tutaj przebiegać zasadnicza walka, to jest trzeci kilometr. Tam rozpocznie się tak naprawdę prawdziwa rywalizacja. Tam jest ten trudny, długi podbieg, kilkadziesiąt metrów różnicy wzniesień, to jest naprawdę sporo. No więc... No ta piątka się trzyma. No tak, no tu na razie nie było powodu, żeby rozrywać tę stawkę. Ktoś tam samotny za nimi, to chyba Ingemar Zdotter, bo biały kostium zawodniczki. No tak. Niedługo powinniśmy zobaczyć Justynę Kowalczyk dobiegającą. Tak, Ingemar Zdotter. Już jest Justyna chyba. Tak, w tej grupie zawodniczek biegnących na miejscach nastych. Jeszcze takie zawieszone pomiędzy rywalkami Hagen i Czekaliewa, no i tu grupa, w której biegnie Justyna. Za tą grupą tu są obie, obie nasze zawodniczki, to znaczy Marciszówna i Sylwia Jaśkowiec. No tamte to muszą być dalej znacznie, Maciuszek i Kubińska. Można sprawdzić, jak na punkcie pomiaru czasu to wyglądało. Paulina Maciuszek 55 była na pierwszym punkcie pomiaru, Kornelia Kubińska 60, Kola odrabia zatem, a Paulina niestety troszkę traci, porównując czas. No, a tu mamy... Paulina lepiej się czuje na trasie, gdzie jest rozgrywana walka techniką dowolną. Klasyk nigdy nie był silną stroną Pauliny. Ja myślę, że jednak Piergen obroni ten przewag. Zobaczymy, troszkę się ślizgają narty, tu widzieliśmy, dwa razy ujechała noga, no ale to dlatego, że dość stromy jest to podbieg. Popatrzmy, jak mocno pracuje tutaj rękoma, to ona jednak jak maszyna porusza się na tych torach. No to jest ten długi podbieg. To jest mimo tego, że jej te narty ujechały, nie straciła rytmu, nie straciła tego tempa, w którym zaczęła forsować ten odcinek. Widać było w tym planie dalszym nieco za jej plecami już rywalki. One też widzą ten oddalający się punkt, czy też pozostający w stałej odległości punkt, czyli Biergen, no ale na tym podbiegu trzeba naprawdę sporo sił włożyć w pokonanie tego odcinka. Mnie imponuje szerokość tras Lillehammer. Niesamowita. To jest wtedy... No, jednak chyba nie sądzę, żeby były jakieś zasadnicze zmiany w dystansie dzielący Biergen od Jochałki i Węg. Zaraz zobaczymy. Teraz Terezę rozpoczyna ten stromy odcinek. No, próba dla Heidi Węg, czy ona wytrzyma to tempo, no bo jeśli Tereza ma gdzieś zacząć odrabiać straty, no to jest właśnie ten fragment. To jest właśnie ten odcinek. Wczoraj panie pokonywały go techniką dowolną, więc to szło troszkę szybciej. No a dzisiaj klasykiem. Tak, no zawsze jest wolniejszy. Znacznie. No, będziemy odmierzać czas. Czas Marit Biergen 9.41.
No to jest... Cały czas świetny. Tak, no ponad godzinę. No ale odrobiła kilka sekund. Kilka sekund odrobiła, ale... 24, no więc na dole było 28. 4 sekundy. Na razie to nie wystarczy.